taki, że nas najlepszy fachowiec i można powiedzieć miłośnik ziemi łódzkiej i Łodzi. Pan senator Ryszard Bonisławski. Synowie, potem wnukowie chodzili do tej szkoły.
Kto miał ambicje, wysyłał tam dzieci, powiedział, że przed nimi rysuje się jakaś perspektywa, nie tylko rzemieślnicza, nie. Mają uzyskać średnie wykształcenie, które później umożliwi studiowanie na terenie Rosji w instytucie chociażby inżynierskim w Petersburgu. Stąd mamy pierwszych łódzkich architektów, którzy po ukończeniu szkoły na Placu Wolności, czyli na Nowym Rynku, później podjęli studia i budowali to miasto. Wśród nich jest ten, który zbudował ten budynek, Piotr Brukalski. I teraz, proszę Państwa, pod koniec XIX wieku, po 30 latach istnienia szkoły, szkoły, która przede wszystkim miała pokazać swój rosyjski charakter, bo to przecież Ministerstwo Przemysłu i Szkolnictwa w Rosji utrzymywało w większości tą szkołę, dawało 2/3 pieniędzy na jej istnienie. I decyzją cara powołano do życia, na razie w formie statutu, coś takiego jak Łódzka Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa. I dla niej właśnie wybrano nowe miejsce. Tutaj, na skraju już takiego upadającego fragmentu lasu miejskiego, bardzo rachitycznego, bowiem poziom wody się obniżył, a więc trzeba schły. Kiedy położono kamień węgielny 5 czerwca 1901 roku, to nikt się nie spodziewał, że na tym ogromnym obszarze, mającym prawie 3 hektary, tak szybko, w ciągu 2 lat, powstanie kompleks budynków, jakich nie powstydziłby się żaden liczący się ośrodek naukowy tam na zachodzie, bo wzorcem były szkoły techniczne w Niemczech, w Belgii, we Francji. Przypomnę także, że szkoła na Nowym Rynku, ta wyższa rzemieślnicza, była pierwszą szkołą techniczną w Imperium Rosyjskim. A więc od Syberii po Wieluń nie było innej szkoły, tylko ta w Łodzi. I kiedy wybudowano ten kompleks budynków, w którym były sale dydaktyczne, ale także, to co najważniejsze, warsztaty pozwalające uczyć fachu, nauka trwała 7 lat. To wiadomo było, że absolwenci tej szkoły otrzymają należyte pieniądze, kiedy trafią do przemysłu. Będą majstrami, kierownikami produkcji i tak dalej. Oczywiście wybuchła I wojna światowa i władze rosyjskie zwinęły swój interes, wywożąc wszystko, co tutaj było. Potem wróciła tylko dokumentacja dotycząca nauczycieli polskich, a to była nieliczna kadra tu zatrudniana, bo chodziło o rusyfikowanie przecież. Niewiele mamy dziś dokumentów dotyczących życia szkoły. Dlatego, gdy robiłem swego czasu, a to już tak dawno było, film o tym budynku, no, nie mogłem niczego pokazać tak sensacyjnego, jak czasami się uda wyszperać w archiwum. I proszę Państwa, w latach I wojny światowej to był szpital żołnierski, szpital wojenny, zresztą w gimnazjum męskim na Sienkiewicza, w popularnej dziś Trójce, także był szpital. W gimnazjum niemieckim również był szpital. I w Teatrze Wielkim ówczesnym też były sale szpitalne. Tak wielu rannych, chorych trafiało tu. Oczywiście ten opustoszały budynek po odzyskaniu niepodległości stał się łakomym kąskiem. No przede wszystkim ulokowano tutaj, w tych pustych salach, choćby w tej auli, sąd. Sąd do momentu wybudowania się na placu Dąbrowskiego cały czas konkurował ze szkołą. Szkoła była jakby zepchnięta nieco na margines, ale przecież ona już od czasu odzyskania niepodległości, prowadzona przez dyrektora Trojanowskiego, próbowała zyskać najwyższą rangę i stąd miała w nazwie państwowa. Uczyła tkaczy, wykończalników i przędzalników, ale za moment także dodano klasy mechaniczne, a kiedy elektrotechnika imponowała wszystkim, pomyślano i o tym. Ta szkoła uczyła nie tylko w systemie dziennym, ale również w systemie wieczorowym. Tych, którzy wcześniej tej nauki liznąć nie mogli z różnych przyczyn. A przecież tu ksiądz biskup przypomniał, że byliśmy pierwszym miastem, gdzie postawiono na naukę, uważając, że to jest pierwszy krok w
kierunku patriotycznego wychowania społeczeństwa. Kiedy już się ta szkoła tak dobrze uformowała, oczywiście ze zmianami, bo przypomnę, 11-krotnie zmieniano nazwy szkoły. Dwukrotnie patronów, bo w latach 60. patronką była kosmonautka, która odwiedziła Łódź, włókniarka Giereszkowa. Tu niektórzy kończyli szkołę starczą z jej imieniem. Teraz mamy świetnego patrona, to jedyna szkoła, która może się poszczycić tym, że już tak dawno pomyślała o tym, że będzie miała świętego w przyszłości jako patron. Ale proszę Państwa, wracając do tego czasu przeszłego, ja tylko takie kartki wyrywam z tej historii, żeby Państwa nie zanudzić, to przypomnę, że znów 39 rok wraca tradycja, czyli szpital wraca do szkoły. Bowiem z tego bardzo nowoczesnego szpitala, który tu powstał w zasięgu wzroku, tego szpitala wojskowego, wyrzucono polskich rannych, a udostępniono szpital Niemcom, niemieckim żołnierzom. Polaków mogło to cieszyć, że ich tak wielu tam przywożą do sal szpitalnych, ale tu znów w prowizorycznych warunkach leżeli jeńcy, bo takich traktowano. Jako jeńców już wojennych. Niemcy walczyli na to, żeby tutaj nikt nie umknął. Ale tak, dawni pracownicy szkoły, pielęgniarki, doskonale się sprawili, bowiem wyprowadzano bardzo wielu ludzi na wolność, kiedy tylko odzyskiwali równowagę zdrowotną. Oczywiście Niemcy, już kiedy ten szpital został zlikwidowany po niespełna 8 miesiącach, wprowadzili nauczanie techniczne. Zorganizowali tutaj trzy różne szkoły techniczne, oczywiście dostępne tylko, tak jak wszędzie w Łodzi, dla młodzieży niemieckiej. Polakom wystarczyło nauczyć się liczyć do 100 i przeczytać ogłoszenia wieszane wtedy na placach i ulicach. Po 1945 roku znów następuje powrót do tradycji. Ta tradycja trwa do dzisiaj, z czego ja jako łodzianin jestem także bardzo dumny, choć nie chodziłem do tej szkoły, gdy do innego technikum o nie tak bogatych tradycjach, ale to, że oglądamy tą niezwykłą szkołę, napawa nas ogromną zawsze dumą i radością, że ona jeszcze istnieje w tym niemal dawnym kształcie. Chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że ta szkoła to także piękny przykład dochowania wierności tradycji, tej dla nas, Łodzian, najważniejszej. Poszanowanie historii w pojonej młodzieży uważam za coś niezwykłego. A tu właśnie powstało pierwsze koło Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Dyrektor Mamełka był członkiem zarządu towarzystwa. Ja jako wtedy bardzo młody, początkujący członek towarzystwa pamiętam pana dyrektora, jego zawsze mądre wypowiedzi. Gdy dziś oglądam młodych ludzi, którzy mają tarczę z napisem strażnik, prawda, tej tożsamości, to jestem wdzięczny temu, że do tej szkoły ciągle mogę przychodzić, że no tutaj czuję się Łódź. Gratulując jubileuszu, gratulując wszystkim absolwentom, kadrze, chciałbym też zostawić nasz adres tu w imieniu m.in. ministra Grabarczyka, także życzenia. Dzisiaj niestety jest tak wiele różnych innych spotkań, że ja zostałem delegatem, który reprezentuje tą część parlamentu duchem obecną, ciałem nie. Wszystkiego dobrego i spotkajmy się na stuleciu.